Siemka, w dzisiejszym materiale opowiem Wam o 7 poziomach psychodelicznej podróży, od microdosingu do bardzo dużych dawek. Pokażę Wam na filmikach i opiszę, co dokładnie na każdym z tych poziomów człowiek czuje. Także szykuje się dzisiaj bardzo ciekawy materiał. Na początku disclaimer, ten materiał jest tłumaczeniem filmiku innej youtuberki psychodelicznej, którą znalazłem w sieci i zrobiła ono tak dobrą robotę w opisywaniu tych poziomów psychodeli. Postanowiłem, że chciałbym to przedstawić polskiej publiczności, także oryginał oczywiście umieszczam w opisie. Po drugie, ten materiał jest próbą opisania tego, co człowiek widzi i czuje po psychodelikach, ale nie jest to toczka w toczkę to samo. Po trzecie, każdy jest inny i tą skalę nie można zastosować do wszystkich jednakowo, bo to, co dla jednego jest słabe, słabą bombą, innego może zmieść z nóg, także to też trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy. Poziom 0, czyli subpercepcyjny, inaczej mówiąc microdosing, czyli najczęściej będzie to 1/10 dawki, która wywoływałaby u nas już takie znaczące zmiany w percepcji. Tutaj percepcja nie jest zaburzona, poczucie równowagi, aparat mowy, wszystko działa normalnie. Niemniej jednak czujemy, że w tle coś tam działa, co zmienia jakby nasz ogląd sprawy. Z microdosingu korzystają często ludzie, którzy zajmują się pracą kreatywną i potrzebują takiego, wiecie, ekstra kopa do tego, żeby być bardziej kreatywnym, albo żeby tą kreatywność sobie wywoływać na zawołanie. Wiecie lub nie, nie da się wymusić na sobie weny od tak o, a psychodeliki mogą niektórym pomagać właśnie w tej kwestii. Ciekawostka jest taka, że podobno no, cała Dolina Krzemowa jedzie na kwasach i dlatego gdzieś tam otwierają im się nowe połączenia neuronalne i są w stanie wymyślać tak wspaniałą technologię, z której my później możemy korzystać. Nie znam pana Maska, ani nikogo z Doliny Krzemowej, także to jest tylko taka, wiecie, ploteczka. Poziom pierwszy. Subtelny. Jest to taka dawka psychodelika, która wywołuje już u nas jakieś zmiany fizjologiczne, kognitywne i w funkcjonowaniu generalnie i odbieraniu rzeczywistości, ale nie są one na tyle duże, żebyśmy ich nie mogli zignorować, na przykład skupiając się na jakiejś czynności. Zmiany mogą dotyczyć naszego wizualnego aspektu i może wystąpić już na tym etapie tak zwane dryfowanie. Jest to bardzo znamienna rzecz dla psychodelików, widzicie to teraz na ekranie. Na tym etapie możecie też odczuwać podniesienie w swoim skupieniu. Może też się zmienić odczucie własnego ciała, czyli tak zwane parestezje. Czyli możemy gdzieś czuć mrowienie, jakieś ciepło rozlewające się, albo wręcz przeciwnie, może nam być nagle zimno, chociaż jest ciepło dookoła. Dodatkowo już na tym etapie widzimy większe takie nasycenie, saturację kolorów. To, co najczęściej właśnie rzuca się w oczy ludziom, którzy dopiero próbują psychodelików, że wszystko jest takie soczysto-zielone, niebo jest super błękitne i już na tym poziomie jesteśmy w stanie tego doświadczyć. Poziom numer 2, łagodny. Psychodeliki na tym etapie zabierają Ciebie już zdecydowanie poza trzeźwy umysł i to jest taki poziom takiej normalnej dawki, jeśli chodzi o psychodele. Nie za mocny, nie za słaby, można iść na spacerek i powkręcać się w piękno otaczającego świata, ale nie jest to przytłaczające. W dalszym ciągu te wszystkie objawy, które wymieniałem w poprzednich poziomach, oczywiście tutaj są nasilone, w dalszym ciągu możemy je zignorować, ale jeśli poświęcimy im uwagę, czyli na przykład w te zmiany percepcji, wzroku, albo słuch, albo te parestezje, no to mogą być one naprawdę dość mocnym przeżyciem. Na tym etapie pojawiają się też geometryczne, psychodeliczne wzory w różnych dziwnych miejscach. Możemy też zaobserwować taki, wiecie, klasyczny efekt pozostawiania smug za na przykład rękami czy szybko poruszającymi się obiektami. Przejawiamy też dużo większą chęć rozkminiania tego, kim my jesteśmy, co ten świat w ogóle oznacza, naszych myśli, jakichś takie, wiecie, egzystencjalnych pytań. Taka pojawia się troszkę ciekawość dziecka, jakbyśmy wszystko widzieli po raz pierwszy w życiu, wszystko jest turbo ciekawe i właśnie pcha nas w stronę rozkminek.
Dobra, lecimy do kolejnego poziomu, poziomu numer 3, którym jest umiarkowany. Na tym etapie substancja działa już na tyle mocno i świat dookoła nas, a także postrzeganie nas samych jest już na tyle zmienione, że już bardzo ciężko to zignorować. Ale w dalszym ciągu, jeśli się bardzo mocno skupimy, zaprzemy w sobie, to jesteśmy w stanie wykonywać podstawowe czynności, takie jak chodzenie, mówienie, kminienie w normalny sposób. Oczywiście jest to bardzo ciężkie, ale w dalszym ciągu na tym etapie jeszcze możliwe. Skupienie oraz pamięć krótkotrwała jest już na tym etapie dość mocno upośledzona i wizualny świat zaczyna się już dość mocno zamieniać w płynną postać przed naszymi oczami. Zaczynamy widzieć już dość mocną geometrię w różnych płaszczyznach. Generalnie wszystko zaczyna jakby oddychać i żyć własnym życiem, przelewać się jedno w drugie. Kolory na tym etapie nie są już bardziej żywe i kolorowe, ale mogą się już zmieniać, czyli zielony może się stać czerwonym, żółtym czy czymkolwiek innym, jakby już przestają odgrywać takie podstawowe zasady naszego świata wizualnego. Może też wystąpić tak zwana paredolia, czyli widzenie twarzy w miejscach, na płaszczyznach, na obiektach, w których tych twarzy nie ma bez tej substancji. Jeśli chodzi o zmysł słuchu, to on też jest dość mocno zmieniony. Generalnie słuchanie muzyki na tym etapie, no to jest niesamowite przeżycie. Dźwięki są niemalże przez nas odbierane jako kolory. Przestrzenność tego dźwięku jest totalnie zmieniona. I kawałki, które wcześniej słyszeliśmy po stokroć, no teraz brzmią zupełnie inaczej. Jest to bardzo ciekawe przeżycie. Występuje też tutaj zwiększone poczucie duchowości, a także inklinacja w docenianiu takich drobnych, codziennych spraw, na które na co dzień nie zwracamy zupełnie żadnej uwagi. Stają się one jakby nowe, świeże i często znaczące. Może też wystąpić mega śmiechawa, wszystko jest turbo śmieszne i jeśli przeżywacie taki stan ze swoimi przyjaciółmi, no to jest beka razy milion, można się wyśmiać po wsze czasy. Poczucie ciała może być też zaburzone, może być ono albo bardzo lekkie, albo turbo ciężkie, ale generalnie ja na przykład na tym etapie bardzo lubię się poruszać, każdy ruch, nawet najmniejszy, rozciąganie jest tak bardzo przyjemne, że tylko na tym mógłbym spędzić całą swoją podróż. Tak na dobrą sprawę, na tym etapie była moja pierwsza psychodeliczna podróż w Amsterdamie, gdzie no niestety jako 20-latek spróbowałem psychodelików i po prostu pojechaliśmy do Amsterdamu na miasto na rowerach pojeździć. Nie był to najlepszy pomysł, na szczęście nic nam się nie stało, może szczęście początkującego, ale było to doświadczenie, które zdecydowanie zmieniło cały mój obraz świata i to, jak teraz na niego patrzę. Dobra, niestety, tak jak widzicie, słońce zaczyna już powoli zachodzić, a co za tym idzie, moje światło zaczyna znikać, więc przeniosę się gdzieś w cieplejsze i w bardziej kontrolowane warunki domowe. Kolejnym poziomem jest poziom mocny i tu zaczyna się już jazda bez trzymanki. Nasza zdolność mówienia, słuchania i poruszania się jest dość mocno ograniczona. Generalnie świat nie przypomina już w niczym tego, co znamy ze swojego życia codziennego i osoba, która nie jest przygotowana na takie przeżycie, może doświadczyć bardzo, ale to bardzo dotkliwego bad tripa. Efekty są już na tyle silne i mocne, że nie jesteśmy w stanie ich olać i musimy jakby w nich partycypować, czy tego chcemy,
czy nie. Oczywiście wszystkie wcześniej wymienione następstwa są na tym etapie już dość mocno wzmocnione, czyli zanik pamięci krótkotrwałej, geometria, która już naprawdę czasami się wymyka spod kontroli i widzimy ją już niezależnie od tego, czy mamy otwarte oczy, czy zamknięte. Nie powiedziałem wam też, że na poprzednim poziomie, gdy zamykamy oczy, to widzimy bardzo kolorowe wzory, kalejdoskopy, które przelewają się jeden w drugi, zmieniają kolory, pulsują i tak dalej. Jest to bardzo fajne i piękne przeżycie. Tutaj to jest jakby wyniesione na next level i są to geometrie, które obracają się wokół wielu osi. No ciężko to jest pokminić i wytłumaczyć osobie, która tego nie doświadczyła, ale jest to już naprawdę bardzo, ale to bardzo mocne przeżycie. I tak jak powiedziałem, no już nie da się tego zignorować w żaden sposób. No i tutaj nasze zmysły już zaczynają mieszać się jeden z drugim i możemy doświadczać synestezji w pełnej jej krasie, czyli na przykład smakujemy dźwięki albo słyszymy kolory. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie i mnie za każdym razem utwierdza, że cały nasz świat zewnętrzny, to jak my go odbieramy, jest dość umowną, subiektywną sprawą i widzicie troszeczkę jakiejś tam substancji psychodelicznej i wszystko szlak trafia, więc ta rzeczywistość dla mnie jest niczym innym jak Matrixem, ale o tym wam mówiłem w innych materiałach, także tutaj nie będziemy w ten temat wchodzić głębiej. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę i porozmawiajmy o terapeutycznym aspekcie, gdyż to jest ostatni poziom, kiedy substancja psychodeliczna moim zdaniem jest w jakikolwiek sposób funkcjonalna. Każdy z nas posiada taki psychologiczny odcisk palca, unikalny dla każdej osoby i nazywa się to ego. Jest to zbiór wszystkiego, co myślimy o świecie, co nam się wydaje, że inni myślą o nas, naszych przekonań, uprzedzeń itd., itd. Wiele osób demonizuje ten twór, ale moim zdaniem jest to sposób, który świadomość, która u każdego z nas jest taka sama, może jakby personalnie doświadczać w unikalny sposób tej rzeczywistości i tego świata. Problem polega na tym, kiedy ego zaczyna za bardzo przejmować kontrolę nad naszym życiem i przesłaniać oczy danej jednostki, co oczywiście rodzi cierpienia. I teraz psychodeliki już na tym etapie dość mocno rozpuszczają ten twór, jakby nasz świadomy umysł już nie jest jakby nasz ego jakby nie istnieje i możemy doświadczyć tej rzeczywistości tak, jakbyśmy niemalże nie mieli umysłu. A co za tym idzie, zbliżyć się o krok do tego, jak czysta świadomość by doświadczała tego świata. I z tego punktu mamy unikalną możliwość popatrzenia na siebie i swoje problemy z boku, a co za tym idzie, widzimy inne ścieżki, którymi możemy te problemy rozwiązać, których nie widzieliśmy, kiedy mieliśmy normalny, świadomy, czysty, niczym niezakłócony umysł. Ale żeby taka terapeutyczna magia mogła mieć miejsce, nie wystarczy się nażreć grzybów na jolo i liczyć, że wszystko się porozwiązuje samo. Nie, trzeba mieć odpowiedni setup, a co najważniejsze, trzeba później te wszystkie lekcje umieć zintegrować do swojego normalnego życia, bo nie jest to po prostu takie oczywiste, kiedy już wrócimy do naszego normalnego stanu umysłu. Dobra, lecimy do przedostatniego poziomu, którym jest stan ciężki. Możemy tutaj mówić o całkowitej śmierci ego, umysłu danej osoby, oczywiście w przenośni, a także takiego subiektywnego doświadczenia siebie jako jednostki. Na tym poziomie już nie jesteśmy w stanie komunikować się ze światem zewnętrznym, jakbyśmy nie chcieli. Jesteśmy totalnie przeniesieni do równoległej rzeczywistości, niekończących się geometrycznych wzorów, patternów, po prostu czasem budowli, które ciągle się zmieniają, świecą, zmieniają kolory, rotują się wokół wielu osi. Innymi słowy, jest to najmocniejszy stan, jaki jesteśmy w stanie doświadczyć, będąc jeszcze świadomym po psychodelikach. Ja w tym stanie znalazłem się raz na dłużej po ayahuasce i trwało to 2 godziny oraz kilka razy w trakcie piku swojej podróży po grzybach. Na tym poziomie często spotykamy też byty, z którymi możemy wchodzić w interakcję. Mogą one przybrać humanoidalną postać lub też totalnie abstrakcyjną, tak jak widzicie teraz na ekranie.
Ostatni poziom jest to poziom ekstremalny i nie ma już nic wspólnego z funkcjonalnym przyjmowaniem psychodelików, gdyż ani to nie jest przyjemne, ani też nie wyciągamy z tego żadnych lekcji. Co więcej, powiem, że nasz umysł po prostu się co chwila odłącza i mamy epizody tak zwanej amnezji, czyli całkowitego odcięcia od czegokolwiek. Nie widzimy, nic nie pamiętamy, nic, po prostu jest totalny blackout. I osoby, które doświadczają tego stanu, pamiętają najczęściej tylko moment startu i lądowania, a to, co się działo pomiędzy, no jest już gdzieś po prostu poza naszą jakąkolwiek percepcją. No i tak jak możecie pokminić, ten stan nie ma zupełnie żadnego sensu. Jeśli interesuje Was ten temat, to koniecznie zobaczcie materiał, w którym opowiadałem, jak po bardzo dużej dawce LSD wyleczyłem się z największej swojej fobii. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i czołgiem!